Szanowni Państwo, teraz oświadczenie, komunikaty na świat. Zaraz, najpierw ja. Najpierw Polska. Szanowni Państwo, chciałem Państwu życzyć wszystkiego najlepszego na te nadchodzące święta. Opłatkiem żeśmy się łamali, w związku z tym życzę, aby święta były wspaniałe i do zobaczenia na pierwszej sesji w nowym roku. I drugie oświadczenie, ale tu potrzebuję od Pań coś. No kwiatów potrzebuję. No właśnie. Ponieważ dzisiaj mamy urodziny koleżanki, 28, w związku z tym Pani koleżance chciałem złożyć wszystkiego najlepszego. Właśnie tej, co się chowa za tymi kwiatami. Ona myślała, że nie będziemy wiedzieć. A PESEL jest. Kobiety tak długo nie żyją. Niech żyje nam. Przepięknie dziękuję. Przepięknie dziękuję. Trochę się wstydzę, bo jestem najstarsza z Was chyba. Więc już nie ma się czym chwalić. Powtarzam dziś od rana, że kobiety tak długo nie żyją. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nasz szef ma dzisiaj święto swojego patrona. No tak. Boguś od nas wszystkich przyjmij. Myślę, że Państwo też się dołączycie do serdecznych życzeń. Najpiękniejsze życzenia imieninowe. Wszystkiego, co w życiu dobre, miłe i serdeczne. Wszystkiego dobrego. Bogusiu, jeszcze coś do tych kwiatów. To teraz nie wiem, czy ktoś jeszcze ma jakieś... Jeszcze to dzieje. Nie skończyłam. Tak, jestem zaaferowana tymi życzeniami dzisiejszymi, że zapomniałam o czymś bardzo ważnym. Otóż nasz kolega radny, wiceprzewodniczący Rady Józef Pilch został odznaczony cudownym orderem. Orderem imienia Henryka Jordana, to jest piękne odznaczenie. Gratulujemy tego z całego serca. Kto kocha dzieci, to kocha cały świat. Józiu, serdecznie Ci tego gratuluję. Brawo. I teraz Pan Migdał był. Proszę bardzo. Wszystkim Adamom. Też przy okazji, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Tak, chciałem Państwu w imieniu Klubu Przyjaznych Kraków złożyć serdeczne życzenia świąteczne, aby te święta przede wszystkim były w rodzinie i w sercach również świątecznie. A na nowy rok, no, tych spełnienia naszych wszelkich oczekiwań, między innymi związanych z budżetem miasta Krakowa na 2014 rok. A swoją drogą bardzo serdecznie zapraszam na sylwestrowy bieg radości. 31 grudnia, godzina 12, start, rynek główny. Jest zaledwie 5 km lub tu bardziej ambitnie 10 km. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pan Radny Kosior, bardzo proszę. Panie solenizancie, Panie Przewodniczący, droga jubilatko, słuchajcie, mija ten rok, oby w następnym nam się lepiej radziło i współpracowało, a na święta życzę wszystkim tutaj obecnym tego, co może najlepsze spłynąć z góry, a więc rodzinnych świąt, spokoju. Myślę, że i pewnego dystansu i odporności psychicznej na ten rok wyborczy. No i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Pilch był. Pan Radny Pilch? Tak, tak. Ja króciutko, Panie Przewodniczący, kochani, też dziękuję Ci za pamięć. Jest to dla mnie niesamowite wydarzenie. Henryk Jordan jest potem, już jest tylko
trzeba wypić cytrynę i medal uśmiechu. Więc myślę, że dotrę do tego, żeby kiedyś wypić tą cytrynę i żeby mi dzieci, żeby ten medal wręczyły. Cieszę się, dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem zapytać pana przewodniczącego, czy jest coś wiadomo, czy w przyszłym roku jest wyjazd organizowany przez miasto na beatyfikację Jana Pawła II? Zapewne tak, ale... Więc chcielibyśmy to wiedzieć, bo być może warto by było, żeby nasza delegacja pojechała z wielką pielgrzymką, także chcielibyśmy się tam gdzieś wpisać, więc prosiłbym o ujęcie radnych miasta Krakowa. I wszystkim życzę spokojnych, radosnych, wesołych świąt. Dziękuję, pan radny Friedlinger. Wiem, jest zapisane, ale teraz potem pani Marta, a potem pan Stasiu. Proszę państwa, ja chciałem państwu poinformować, że przybył nam jeszcze jeden doktor w dziedzinie medycyny. Obronił się Bartek Galda, gratuluję serdecznie. Bardzo proszę, pani radna Patena. Ponieważ to jest ostatnie nasze spotkanie przed Nowym Rokiem, więc życzenia noworoczne, aby zawsze było tak miło jak dzisiaj, a przede wszystkim i dlatego, że jest tak miło, życzę wszystkim państwu, którzy będą chcieli, aby wygrali wybory w przyszłym roku i żebyśmy się tutaj mogli wszyscy razem spotkać. Dziękuję. I pozabijać. Bardzo proszę, pan radny Zięba, a nie, może najpierw pan radny Stawowy, jeśli można, już jest to. Proszę państwa, sesje po spotkaniu, po opłatku przed sesją zawsze były bardzo ostre i czasami wręcz niemalże krwawe. Cieszę się, że ta sesja była z dystansem do tego, co się działo i chciałbym państwu wszystkim życzyć dystansu do tego, co się dzieje wokół nas, do czego my wszyscy robimy najbliższy rok i dużo wiary w to wszystko, co tu robimy, że to jest na rzecz lepszego miasta, wesołych, spokojnych, radosnych świąt w imieniu własnym i klubu radnych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pan radny Zięba, bardzo proszę. Drogie radne, drodzy koledzy radni, pierwsze to jeżeli chcielibyście sobie jeszcze zabrać nawet drugą książkę, dzieło wielu ludzi, to jest 30-lecie konsekracji przez papieża tego kościoła. Tam nie ma żadnej propagandy, to jest bardziej historyczna książka, ale też i o tych, co budowali, i prostych ludziach. Proszę sobie zabrać, bo nie będę księdzu oddawał. Natomiast jak dał, to co będę oddawał. Natomiast wszyscy sobie życzą tym, co nie życzyłem, powiem w jednym zdaniu, żeby Boże Narodzenie dla wszystkich było Bożym Narodzeniem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? Wystawna Allegro, no to jest ciekawe. Szanowni pan radny? Nie, to...